Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale pierwszym w wersetach od 19 do 34? A to jest świadectwo Jana, gdy posłali do niego Żydzi z Jerozolimy kapłanów i Lewitów, aby go zapytać, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, nie jestem Chrystusem. Pytali go, kim więc? Jesteś Eliaszem? A on odpowiedział, nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział, nie. Powiedzieli mu wtedy, kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? Powiedział, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. Ci, którzy zostali wysłani, byli spośród faryzeuszy. Pytali go, dlaczego więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział im, ja chrzczę w wodzie, ale pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie, który przychodząc po mnie jest lepszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. Nie znałem go, ale aby on został objawiony Izraelowi, przyszedłem, zanurzając w wodzie. Jan świadczył, widziałem ducha zstępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na nim. Nie znałem go, lecz ten, który mnie posłał zanurzać w wodzie, on mi powiedział, ten, na którym ujrzysz, wstępującego i pozostającego na nim ducha, ten zanurza w Ducha Świętego. Widziałem i świadczę, że on jest Synem Bożym. Żydowscy kapłani i lewici nie udali się do Jana Chrzciciela z powodu ciążących im grzechów, lecz by zaspokoić swą ciekawość i dowiedzieć się, kim tak naprawdę on jest. Ich dociekliwość, być może spowodowana pewnego rodzaju niepokojem, daje Janowi sposobność skierowania swego przesłania również do nich. I mamy tutaj odnośnik do pierwszego listu Piotra, 3 rozdziału, 15 wersetu. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz to, co ma im do powiedzenia, nie dotyczy wszakże jego osoby. Werset 22. On jest tylko głosem. Jest posłany od Boga, aby zaświadczyć o światłości. Wersety 6 i 7. Pamiętajmy o tym, że wszyscy odkupieni są powołani do tego, aby świadczyć o światłości, przede wszystkim postępując jako dzieci światłości. Dowiadujemy się o tym z listu do Efezjan, 5 rozdziału, 8 wersetu. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu.
postępujcie jako dzieci światłości. Sami z siebie niezdolni do niczego, są jedynie narzędziami, które przyczyniają się do tego, by Chrystus, moralna światłość świata, mógł być poznawany. Bóg już wcześniej objawił swemu słudze Janowi, jak ma rozpoznać tego, którego ma wskazać ludowi. Dlatego, gdy pojawia się Pan Jezus, Jan woła: oto Baranek Boży. Bóg zatroszczył się o świętą ofiarę, która miała zgładzić grzech świata. Lecz cóż to była za ofiara? Ten, który się nią stał, był oczekiwany od chwili upadku człowieka, przepowiadany przez proroków, i to na niego wskazywały starotestamentowe symbole. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Izajasza, 53 rozdziału, 2 wersetu. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani uroty, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. I 2 Księgi Mojżeszowej, 12 rozdziału, 3 wersetu. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Sam Syn Boży przychodzi, aby stać się barankiem. Werset 34.